Hej wszystkich, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i jest to dzisiaj The Sims 4 Ugly to Beauty. Tak jak możecie już widzieć, mam tutaj piękną, jedyną w swoim rodzaju simkę. Tak, niestety nie mogłam znaleźć tych simek, które mi robiliście, że tak powiem. W sumie nie wiem, czy ktoś mi robił, wiem, że mi robiła moja przyjaciółka, ale niestety nie wyświetliło mi. Dlatego musiałam wziąć jakąś po prostu pierwszą lepszą z galerii i padł na nią. Ona nie jest taka najgorsza, powiem szczerze, ale ja specjalnie ją taką wzięłam, ponieważ dzisiaj, moi drodzy, jak możecie zobaczyć już po samym tytule, zamierzam zrobić Ugly to Beauty w 10 minut. Takie dodatkowe, w 15 minut. A jak mi pójdzie nie najgorzej, to następne zrobię w 10 minut, tak. Tak sobie postanowiłam, że zacznę od 15. Jak mi się uda, to też mam tutaj stopper gdzieś wrzucę. No i cóż, to chyba tyle ze wstępu. Oczywiście możecie mi robić dalej simki, jeśli macie ochotę brzydkie. Pod hashtagiem Blackami. Ja na pewno, no w sumie to nie wiem, jeszcze na pewno je znajdę, bo jak widzicie, nie mogłam znaleźć tych, co już są dla mnie zrobione, więc no. Nie wiem, może one jakimś magicznym cudem po prostu znikają sobie. Nie mam pojęcia. W każdym razie, no dobra, to chyba zaczynamy. Ja tutaj sobie włączę odliczanie czasu na telefonie. A wam postaram się wrzucić tutaj stoper, tak? No. Ja zaczynam zawsze od twarzy, więc sobie przygotuję. Więc uwaga. Gotowi. No. Start. Bo mi się coś zacięło, dobra. Dobra, usuwamy włosy na razie, bo muszę zrobić porządek z jej twarzą. Powiem szczerze, że ja się bardzo stresuję, bo ja zawsze długo siedzę nad takimi rzeczami i... 10 minut to jest duża 15 minut to jest duża presja czasowa. Co ty masz za oczy, dziewczyno? O mój Boże, ja tego nie zrobię. 15 minut. Co ty tu masz z tą twarzą? Czekaj, to tu... O, nie da się tak, a tak? O. Nie no, źle, bo... Serio, jak to się robi? Nie wierzę po prostu. Co ty masz w ogóle z tym czołem? Boże mój Boże. Dobrze, że ona nie jest taka najgorsza. No to chyba muszę wejść w edycję, tak? Masakra. Te oczy jej z powrotem muszę wyjąć, bo je za bardzo klęsłam. Tak, muszę jej oczy wyjąć, nie? Powodzenia. Bo ona tutaj w ogóle... Ja jeszcze nie widziałam jej ciała, w sumie. Ciekawe. Zmniejszmy jej te usta troszkę. Teraz tutaj się zrobił taki dziupasek. Ja nie wiem, po co ja się biorę za takie rzeczy, jakie nie umiem. Naprawdę. W ogóle wiecie co, ja jej zmienię ten kolor skóry. Będzie mi lepiej. Od razu inna kobieta. Dajmy jej ładne oczy może. Zróbmy jej coś z tymi oczami w ogóle, halo. W sumie one nie są takie złe, bo one są takie azjatyckie. O Jezus Maria. O. Boże, z tej strony wygląda jeszcze gorzej. Jak ja mam jej wyjąć te usta? I to spłaszczyć, tego się nie da, no. O Jezus Maria. Nie będzie ci niczego. Ja już czuję, że nie będzie. Dobra. No nie, to nie wygląda dobrze. Kto mi powie, co mam z tym zrobić? Dobra. Dobra, rany. O, czekajcie. Trochę nam spłuchło, ale teraz może jakoś uda nam się ustawić jej. Bo nie. Trzeba jednak troszkę schować. Podbródek trzeba naprawić. Boże. O. Chyba jest już całkiem nieźle, nie? Tylko ten profil. Nie mam pojęcia, jak mam ten profil naprawić. W ogóle to zmienimy jej może jakieś brwi.
Może to lepsze było. Tylko trzeba je też ustawić, Boże. Ile już minęło? Jezus, już prawie 5 minut minęło, serio, a ja jeszcze jej nawet nie ubrałam. Dobra, bo ona wygląda dobrze nawet z przodu, ale... Ale ten jej profil... Co ty na to, żebyś ty się nigdy nie odwracała bokiem do Luni? Co ty na to? Nie chcę jej usuwać szczęki, nie chcę jej tylko podbródek. Zobaczcie, z przodu wygląda dobrze, nie? Dobra, czekajcie. Cofnijmy to, ja muszę zobaczyć jeszcze jej ciało. I myślę, że nie będę jej ubierała we wszystkie stroje, no bo 15 minut to jest, o Boże, za mało. Nie jest tak tragicznie, tylko jest strasznie wykrudzona, o. Krimbo! Masz mięś nieproporcjonalnego swojej wagi. W ogóle może być trochę... O, się wklęsła trochę tutaj. Tyle to ty masz taki sporadę, nie powiem. Drobinkę mięśniego. Dobra, chyba nie wygląda tak źle, co? Ona nawet włosów jeszcze nie ma, nie? Tą głowę ma taką jajowatą. Ale no, nie mamy czasu tyle, żeby aż... czekajcie. Dajmy jej rzęsy może. Powiem wam, że po tej aktualizacji to jakoś przestały mi się w ogóle te rzęsy podobać. Tak jakieś inne się zrobiły, nie wiem. Nie wiem, może te. Nie mam czasu się zastanawiać, idziemy dalej. Dajmy jej włosy. A jak zostanie nam czasu, to ja jeszcze... jak zostanie nam czasu, to jeszcze dopracuję jej twarz. Albo w ogóle dajmy jej takie włosy, żeby jej zasuniły twarz. To nie będzie widać, że ma taki profil brzydki. No i tak to jest, za dużo wybór i teraz jeszcze mi się nie wczytały ikonki, znaczy obrazki. O, czekajcie. Nie. O ja, albo nie, nie wiem. Te nie są najgorsze. A może takie? Nie mam pojęcia. Te jej dam. Dam jej runę. W ogóle jaki ona ma głos. No ale głosu nie będę zmieniać. Dobra, niech ma takie. Ile mam czasu? Niecałe 6 minut mi zostało, dobra. Oczy. To ja to wszystko ze zawartości zmodyfikowanej, bo... Tak mi najbardziej pasuje. Te może, lubię. Nie, bo to źle wygląda. O, te są ładne, tylko... silny kolor. Co delikatniejszego. Nie to chciałam kliknąć. Bo to jest troszkę za mocne jednak. No to nie, no to rezygnujemy z tego. Te też nie. Jeszcze będę tutaj, kurczę, nad makijażem ślęczała. Bo nie chcę, żeby miała jakiegoś takiego zbyt mocnego. Dobra, ten chyba był najlepszy. Jakiś eyeliner, coś? Nie, może bez. Pokażę to. Nie. Bez eyelinera już. Okej, pierwszy jak już. Usta.
świecie. Robimy jeden strój, to chociaż niech ona wygląda ładnie. Okej, okay, to teraz ją tylko ubierzmy. Kurczę, ja już... Patrzcie, jak ona ma wysunięty. Ja nie umiem nic zmienić, tego. Nie zdążę. Ile mamy? Boże, to za 4 minuty. Myślę, że też zawartości zmodyfikowane jest na ile. Myślę, że nie będę tutaj za bardzo wydziwiała też, bo... Bo nie mam czasu. Nie mam czasu, i tak szukam, nie? Ja bym jej dała tą jedną pierwszą, co miałam. Tą... Może tą jaśniejszą. Jakieś pantofelki? Pantofelki? Te są ładniejsze. Dobra, to może jak... może jeszcze jakieś paznokcie? Gdzie są? Może te? Dobra, to już... Boże, jak... o, mogę jej zmienić ten głos? Czy to wchodzi w Agito Beauty? The kitty in a foot and a prep kit off. The news I can add. Dobra. Jesteś piękna, to teraz chodzisz tak. Dobra. Dawajcie, mam jeszcze... Ile mi zostało? 2 minuty mam, to teraz ratujemy jej twarz. I może brwi. Widzę, że brwi też są. Dobra. Co? Boże, jak to zrobić? Czekajcie. Teraz nie mogę chwycić przez te włosy. Ale mimo wszystko spróbujemy. Zobaczcie nawet... O! Tą szczękę strasznie wysuniętą. Tylko żebym nie zepsuła. Tego w ogóle nie umiem z tym nic zrobić tutaj. Z tą kością. Może ja to coś myślę, może w górę powinnam albo w dół. Nie, nie idzie. Tą, ani w tą też nie idzie. Czekajcie, coś poszło chyba. O-o. Wejdźmy do włosy. To są te. Ja jej na chwilę je usunę. Zobaczcie, Boże mój. Te drwi. Jakie mam tu oko wysunąć? Halo. Halo, oko. Wyjdź. Wyjdź z tego oczu dołu. Tu. O. Wysuniemy jej podkrudek. Boże, ona ma coś nie tak z tym głowy, widzę. Dawaj mi te włosy. No nie, muszę znowu szukać, bo zostaniesz łysa. Czas mi się skończył. O nie, dobra. Koniec czasu. O rany, to było straszne. Ale powiedzcie sami, z przodu wygląda bardzo dobrze. Jak się nie będzie odwracać bokiem, to będzie spoko. Chociaż no co, nie jest tak źle. No, sami powiedzcie. O Boże, nie obracaj się. Ładna jest, mi się podoba, przynajmniej tak z przodu. No... Sami ocencie, czy wam się podoba. Mam nadzieję, że w ogóle odcinek wam się podobał i pomysł. No i szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy ja chcę robić ten w 10 minut, bo w 15 minut ledwo sobie dałam radę, także wiecie. No dobra, w takim razie ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Na końcu dam wam jeszcze screeny porównawcze. I zapraszam też do mojej grupy na Facebooku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!